przed meczem jest lekki stresik, bo to jest nasz debiut w Centralnej Lidze Juniorów. Ale myślę, że podczas meczu nie będę tego odczuwał aż tak bardzo. Będę skoncentrowany na meczu, żeby jak najlepiej wypaść. No i co? Będzie dobrze, myślę. Przed meczem trochę się stresuję, wiadomo, to jest debiut w CLJ-ce i właśnie jest ta lekka presja, też przeciwnik jest bardzo dobry i myślę, że będzie dobrze. Na pewno czuję podekscytowanie meczem, bo wiadomo, jest to nasz pierwszy mecz w Centralnej Lidze Juniorów, ale znamy swoje umiejętności i wiemy, że damy radę. Troszkę stresik jest, no bo to jest duża możliwość zagrać w CLJ-ce, na pewno to jest dla mnie duże znaczenie. No i jedziemy po zwycięstwo, tak? Spodziewamy się otwartego meczu, na pewno tanio skóry nie sprzedamy. Myślimy tylko pozytywnie i wygramy ten mecz. Zajęli tam sezon temu top 3 chyba, więc na pewno będą dobrzy, ale my myślimy, że ich ogramy. Raków w tamtym sezonie zajął jedno z pierwszych miejsc w tabeli. Myślę, że będzie to ciężki mecz, ale będziemy walczyć, będziemy drużyną, będziemy jednością i razem myślę, że wygramy ten mecz. Tak jak powiedziałem, że będzie bardzo dobry, że będzie dużo wymagał, ale wierzę w nasze umiejętności. Dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy i wierzę, że będzie dobrze. Oczekiwania na pewno, też większa, duża niewiadoma, bo to gramy mimo wszystko z zespołami, z którymi do tej pory nie było nam się gdzieś tam mierzyć. Tak więc, ale przygotowania tak samo, odczucia mniej więcej też, duży spokój. No, zobaczymy po pierwszych meczach, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. Jakiego Rakowa i meczu się trener spodziewa? Zawsze Raków jest zespołem, który gdzieś tam ma dobre to szkolenie młodzieży i trzeba się spodziewać bardzo zaciętego spotkania. Oglądaliśmy ten mecz, sparingowy mecz tydzień temu z GKS-em Katowice, gdzie rzuciło nam się tam kilku zawodników ciekawych w oko i podejrzewam, że będzie to bardzo ciężkie spotkanie. Także zobaczymy za 2 godziny, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że na naszą korzyść. Nie gadania, więcej grania, dawaj, jedziemy! Jeden za jednego, tak? No. Dawaj, jesteś drużyną i chcę widzieć każdego, który tu za... Dawaj. Był, jesteśmy jednością, jesteśmy drużyną, jesteśmy wojskiem, panowie, chcę widzieć tu każdego, dawaj. Jest ci trochę szkoda, że to wy nie gracie w tej CLJ-ce, bo jednak wy ją zdobyliście? Jest to szkoda. Mam nadzieję, że chłopaki się dobrze zaprezentują i podtrzymają dobrą pasę od nas. Powiedz, dostaliście puchar za zdobycie pierwszego miejsca. Co to dla was znaczy? No jest to, że tak powiem, wyróżnienie. Cieszymy się, że w końcu go dostaliśmy. Mieliśmy go dostać w czerwcu.
No i mamy takie jakby spełnienie. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.